Was serdecznie w naszych skromnych progach w Galerii Publikum Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Tu koło mnie dzisiejsza artystka, nasz gość, pani Barbara Leszczyńska z Trójmiasta, która... I witamy oczywiście naszą gospodynię, panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Powiedział, ja Was serdecznie witam, droga młodzieży, szanowni nauczyciele. Mamy tutaj dzisiaj niezwykłą osobę, panią Barbarę Leszczyńską, która przywiozła do nas z Trójmiasta tak wspaniałą wystawę grafik. Wystawa nazywa się Taniec. Poprosimy panią Basię, żeby powiedziała coś na temat wystawy, powiedziała o technice wykonywania tych prac. Za zaproszenie. Jest mi ogromnie przyjemnie gościć tutaj na Mazurach, to jest bardzo piękne miejsce. No i bardzo się cieszę, że przyszliście obejrzeć tę pracę. Praca, którą pokazuję, to jest zestaw grafik artystycznych wykonany głównie w technice linolitu. Większość tych prac, które widzicie tutaj, to jest linolit, to są litografie. Linolit jest taką techniką, którą wykonuje się linolitem. To jest spójny zestaw, by pokazać, jak bardzo wiele można różnych efektów w jednej jakby technice wykonać, prawda? Bo na przykład ta praca błękitna, która jest na końcu, jest na pewno dużo inna od tych czarnych, a jednak to ta sama jakiś urok w tym zestawie tam końcowym staramy się pokazać jakieś przyjemne rzeczy, które są poświęcone. Zresztą wszystko, jak będziecie mieli jakieś pytania, możecie się pytać i zachęcam do oglądania po prostu. Wykonanie szczegółów w linolicie łączy się z wycięciem wszystkich detali.